To, jak działa alkohol, widać na drogach, zwłaszcza w czasie długich weekendów, kiedy następuje ogólne rozprężenie. Nie ma takiego weekendu, by policja nie zatrzymała co najmniej kilkuset nietrzeźwych kierujących. Jeszcze większym problemem są jednak ci, których zatrzymać się nie udało. A o tym, jak wpływa alkohol na zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdu, tłumaczy specjalista terapii uzależnień Robert Banasiewicz. Spóźnienie reakcji, rozmyty obraz. Kuba Janiszewski, z którym współpracuję, on robi takie bezpieczne ekologiczne wakacje i oni tam dysponują takimi goglami specjalnymi do symulowania odurzenia alkoholem. No i dla kogoś, kto nigdy nie prowadził pod wpływem alkoholu samochodu, to jest rzeczywiście przeżycie. Bo w jaki sposób my reagujemy, w jaki sposób mierzymy odległość od samochodu poprzedzającego, czy z jakiegokolwiek innego punktu. To upośledzenie widzenia reakcji i w ogóle oceny sytuacji jest dramatyczne. Alkohol zaburza widzenie i opóźnia reakcję, ale komplikacje mogą być znacznie poważniejsze. Napoje procentowe powodują przecież też wzrost poziomu cukru we krwi. No i osoby, które mają problemy z trzustką, mogą po prostu, siedząc za kierownicą, zapaść w śpiączkę lub zemdleć. Robert Banasiewicz mówi wprost, jeżeli ktoś wsiada za kierownicę po alkoholu, to znaczy, że po prostu ma w tym obszarze zaburzenia, a osoba, która problemu z alkoholem nie ma, nigdy tego nie zrobi. Czy to oznacza, że wszystkich pijanych czy też pijących kierowców należałoby skierować na leczenie? W Stanach Zjednoczonych jest takie, to się nazywa DUI. Czyli jeżeli policjant zatrzyma kierowcę, to tam oni nie badają alkomatami. Jeżeli człowiek nie jest w stanie wykonać podstawowych kilku ćwiczeń, no to policjant zatrzymuje prawo jazdy i wręcza takie DUI, czyli takie stwierdzenie tego, że człowiek jest pod wpływem substancji. I to oznacza różne rzeczy. To oznacza, że musi odbyć 80 na przykład godzin terapii indywidualnej, czyli żeby złapał chociaż odrobinę wiedzy na ten temat. Czyli jeżeli on takie DUI ma odhaczone, przychodzi do policji, no gdzieś tam na komendę i odzyskuje prawo jazdy. Więc ja myślę, że to całkiem nieźle działające narzędzie. U nas brakuje czegoś takiego. Kolejną z używek, do której niestety nie przywiązuje się zbyt wielkiego znaczenia, są leki. Tak, tak, leki, a przypomnijmy, Polacy łykają je w ogromnych ilościach. Te wszystkie leki, które są na stacjach benzynowych, sprzedawane absolutnie bez recepty, w których są narkotyki, który jest efedryna i kodeina. Efedryna, czyli narkotyk z grupy psychostymulantów, a kodeina wprost opiaty, więc różne leki przeciwbólowe, które zawierają kodeinę, kompletnie sobie nie zdajemy sprawy z tego, jaka duża ilość leków zawiera narkotyki. Polacy są niestety rekordzistami Europy, jeśli chodzi o ilość zażywanych środków przeciwbólowych, a połykamy ich rocznie, uwaga, około 2 miliardów, 2 miliardy tabletek. Tylko 8% tych medykamentów przepisują nam lekarze. A my, cóż, łykamy, po czym siadamy za kierownicą, a dodajmy do tego jeszcze inne medykamenty. Obserwuję pewne zjawisko, które mnie zadziwia, czyli ogromną ilość ludzi, którzy wychodzą z gabinetów lekarskich z nieprawdopodobnymi ilościami leków unasennych, uspokajających, benzodiazepin, alprazolamu, wszystkich tych leków antydepresyjnych. Z benzodiazepiny jest gorzej wyciągnąć mi człowieka niż z heroiny. Pojawiają się takie stany lękowe przy odstawieniu benzodiazepin, że zagrożone bywa ludzkie życie. Mam wrażenie, jakbyśmy nie za bardzo sobie zdawali sprawę z tego, co się dzieje, jak dużo chemii przyjmujemy. No a często kierowca, gdy pracuje nocą, a w dzień sypia, to oczywiście w ciągu dnia bierze środki nasenne, z kolei nocą próbuje pobudzać organizm, na przykład dopalaczami. Oprócz dopalaczy, których skład jest nieznany i których działanie trudno jest przewidzieć, takim najpopularniejszym dopalaczem, w cudzysłowie oczywiście, którego używają kierowcy, są napoje energetyczne, no i tradycyjnie kawa. Jeden taki napój energetyczny to jakieś 6 kaw. Jeżeli sobie jeszcze do tego dodamy kawę, którą wypijamy i mieszankę z leków, które, no nie wiem, boli mnie głowa, mam złe samopoczucie, jestem przeziębiony, mam kaszel i tak dalej, no to nagle okazuje się, że mamy mieszankę wybuchową i bywa niebezpiecznie. No i jak to w życiu bywa, ciśnienie rośnie. No to co, to może jeszcze do tego papierosek, który także podnosi tętno, no i przyspiesza akcję serca. Nic dziwnego, że tak wielu kierowców wybucha złością w czasie jazdy. Ale wtedy powinni właśnie zdać sobie sprawę z tego, że to oni sami stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Ale też same te czynności, które wykonujemy, są niebezpieczne. Ja kiedyś paliłem i wiem, jakie już
poza tymi biologicznymi i chemicznymi działaniami, jakie wykonywałem ruchy dziwne, które powodowały bądź mogły powodować zagrożenie na drodze. Ja sobie kompletnie z tego nie zdawałem sprawy, kiedy spadł mi popiół, albo żar, albo próbowałem zgasić papierosa, albo zapalić papierosa. Ta dekoncentracja to był dramat. Ja sobie dopiero po pewnym czasie zdałem sprawę, jak bardzo ja miałem zakopcony mózg, że kompletnie sobie nie zdawałem wtedy z tego sprawy. Wydawało mi się, że jak zapalę papierosa, to się uspokajam, a przecież to jest zupełnie odwrotnie. No to miejmy nadzieję, że teraz Państwo już głęboko odetchną i ze świeżymi, niezakopconymi głowami spędzą kolejne minuty bezpiecznego weekendu, bo już za chwilę w naszym plenerowym studiu na Master Track kolejni goście, ale rozmawiać będziemy też właśnie o używkach.